Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych? Część trzydziesta druga: pełna sposobność dla wszystkich, część czterycia: przesłanka trzecia: wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi, a sprzyjających sprawiedliwości, część druga z dwóch. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy zauważanie, że prawdziwa jest także trzecia przesłanka świadcząca o tym, że wszystkie rzeczy składające się na możliwość osiągnięcia zbawienia staną się udziałem wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli. Tak więc, że ci, którzy nie otrzymali tych błogosławieństw w tym życiu, otrzymają je po wzbudzeniu z martwych, to jest. Że Biblia uczy, iż wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości, a w takich warunkach zreformowanie się i życie wieczne będzie oczywiście możliwe nawet dla najsłabszych i najbardziej zdegradowanych. Dotychczas wskazaliśmy 11 argumentów potwierdzających prawdziwość tej przesłanki. Teraz dodamy do nich dwanaście kolejnych argumentów. Podczas królowania Mesjasza. Po dwunaste, ludzie nie będą więcej prześladowani i krzywdzeni z powodu sprawiedliwości. Izajasza rozdział 25 werset ósmy, pochłonie on śmierć na wieki. Pan Bóg otrzeł ze z każdego oblicza. Zdejmie też hańbę ze swego ludu na całej ziemi. Tak pan powiedział. Po trzynaste, lecz wielce błogosławieni za sprawiedliwość. Psalm siedemdziesiąty werset siódmy. Niech za dni jego kwitnie sprawiedliwość i pełnia pokoju, dopóki księżyc nie zagaśnie. Po czternaste, niepobożni będą natychmiast karani za czynienie zła. Psalm 37 wersety 35 i 36, widziałem, jak bezbożny się pysznił i rozpierał jak cedę rozłożysty. Przechodziłem obok, a już go nie było, szukałem, lecz nie znalazłem po nim śladu. Po 15, i chłostani w celu naprawy. Izajasza rozdział 26 werset 9, moja dusza pragnie cię w nocy swoim duchem, który jest we mnie, szukam cię nawet rano, gdy bowiem twoje sądy odbywają się na ziemi. Mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Po 16. fałszywe systemy religijne będą zniszczone. Izajasza rozdział 65, werset 15. Warto przeczytać cały kontekst. Zacytujemy tylko fragment. To jest wersety od 3 do 5 i fragmenty 11, 12 i 13 do ludu, który stale i zuchwale pobudza mnie do gniewu, składając ofiary w ogrodach i paląc kadzidło na cegłach, który przesiaduje na grobach i nocuje przy swoich bożkach, który je mięso wieprzowe, a obrzydliwa polewka jest w jego naczyniach i mówi, Odsuń się, nie zbliżaj się do mnie, bo jestem świętszy od ciebie. Którzy opuściliście pana, którzy zapominacie o mojej świętej górze. Ponieważ wołałem, a nie odezwaliście się, mówiłem, a nie słyszeliście. Ale czyniliście to, co złe w moich oczach, i wybraliście to, co mi się nie podobało. Dlatego, i zostawicie swoje imię moim wybranym na przekleństwo, gdyż Pan Bóg zabije was, a swoje sługi nazwie innym imieniem. Objawienie rozdział 18 wersety od 8 do 24. Dlatego w jednym dniu dosięgną ją plagi, śmierć, ból i głód. Zostanie spalona ogniem, gdyż potężny jest Pan Bóg, który ją osądził. Wówczas królowie ziemscy, którzy żyli z nią rozpustnie i w przepychu, będą nad nią płakać i lamentować, patrząc na dym jej pożaru, będą trzymać się od niej z daleka, bojąc się jej udręki i powiedzą, Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonio, miasto potężne, bo w jednej godzinie wykonano na tobie wyrok. Handlarze ziemscy płaczą i ubolewają z jej powodu, gdyż nikt już nie kupuje ich towaru, złota, srebra, drogocennych kamieni, pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu, różnorodnego pachnącego drewna, różnych wyrobów z kości słoniowej, różnych przedmiotów z drogocennego drewna, brązu, żelaza i marmuru, a także cynamonu. Amomumu, perfum, miry, kadzidła, wina, oliwy, znakomitej mąki, zboża, bydła, owiec, koni, powozów, ciał i dusz ludzkich. Owoce, pożądanie Twojej duszy opuściły Ciebie. Wszelkie smakołyki i delicje przepadły dla Ciebie. Już nigdy ich nie znajdziesz. Handlujący tymi rzeczami, którzy bogacili się w tym mieście, Trzymają się z daleka, bojąc się jego udręki, płaczą i ubolewają, mówiąc: Biada, biada tobie. Wielkie miasto, okryte bisiorem, purpurą i szkarłatem, wystrojone w złoto, drogocenne kamienie i perły. Otóż w ciągu jednej godziny spustoszono to bogactwo. Każdy sternik i każdy podróżnik, żeglarze i ci którzy pracują na morzu, zatrzymali się z daleka, widząc dym jego pożaru i wołali, które miasto podobne do tego wielkiego miasta. Posypali też sobie głowy popiołem i płacząc ubolewali i wołali, biada, biada wielkiemu miastu, w którym wszyscy właściciele statków morskich wzbogacili się jego drożyzną. Otóż w ciągu jednej godziny zostało spustoszone. Raduj się z jego powodu, niebo oraz święci, apostołowie i prorocy, bo za waszą krzywdę Bóg je osądził. Następnie jeden potężny anioł podniósł kamień podobny do wielkiego młyńskiego kamienia i wrzucił go do morza, mówiąc: tak gwałtownie zostanie zrzucona Babilonia, wielkie miasto, i już go nie będzie. Już nie usłyszy się u ciebie głosu harfiarzy, śpiewaków, flecistów i trębaczy. Już się nie znajdzie u ciebie żaden rzemieślnik jakiegokolwiek zawodu. Już nie usłyszy się u ciebie stukotu młyńskiego kamienia. Już nie rozbłyśnie u ciebie światło lampy. Już nie usłyszy się u ciebie głosu oblubieńca i oblubienicy. Bo Twoi handlarze byli panami ziemi, Twymi czarami zostały otumanione wszystkie narody. Znaleziono na Tobie krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi. Po siedemnaste, a jedna prawdziwa religia zjednoczy wszystkich. Izajasza rozdział sześćdziesiąty wersety czternasty i piętnasty, przyjdą do Ciebie pokornie synowie Twoich ciemięsców. Padną na twarz u Twoich stóp wszyscy, którzy Tobą gardzili. I nazywać Cię będą miastem Pana, Syjonem Świętego Izraela. Byłaś opuszczona i znienawidzona i omijał Cię przechodzień, a teraz uczynię Cię chlubą na wieki, radością przez pokolenia. Po osiemnaste, uciskające rządy zostaną obalone. Izajasza rozdział 60 werset 12. Bo naród lub królestwo, które nie zechce ci służyć, zginie, takie narody zostaną doszczętnie wytępione. Po 19. A zapanuje opiekuńczy rząd Jezusa i Kościoła. Psalm 72 wersety od 12 do 14. Bo będzie ratował biednego, który woła o pomoc. I ubogiego, który znajdzie się w potrzebie, okaże litość słabym i bezradnym i wybawi dusze ludzi pognębionych. Przed przemocą i gwałtem ochroni ich życie, a ich krew będzie cenna w jego oczach. Po dwudzieste, ludzie nie będą już pozbawiani swych domów, ani nie będą musieli wynajmować ich od innych, nie będą wykorzystywani a to czego dokonają będzie im przynosiło długotrwałe korzyści. Izajasza rozdział 65, werset 22. Nie będą budować, żeby ktoś inny zamieszkał. Nie będą sadzić, by ktoś inny się żywił. Bo długowieczność mojego ludu będzie jak długowieczność drzewa i moi wybrani długo korzystać będą z tego, czego dokonają ich ręce. Po dwudzieste pierwsze każdy w spokoju będzie radował się swą własnością. Michał rozdział czwarty werset czwarty, ale każdy będzie siedział pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym i nikt nie będzie ich straszył, bo to usta pana zastępów powiedziały. Po dwudzieste drugie nie będą już wykonywać bezużytecznej pracy. Izajas rozdział 65 werset 23. Nie będą się trudzić na próżno ani rodzić dzieci, by żyły w strachu, bo są potomstwem błogosławionym przez Pana, a wraz z nimi ich dzieci. Po 23. Ale powodzić im się będzie w ich przedsięwzięciach. Izajasza rozdział 60 werset 17. Sprowadzę złoto zamiast miedzi. A srebro, w miejsce żelaza, sprowadzę brąz zamiast drewna, a żelazo, w miejsce kamieni. Ustanowię pokój twoim zwierzchnikiem, a sprawiedliwość twą władzą. Takie warunki z pewnością nie sprzyjają grzechowi, a sprzyjają sprawiedliwości, będą więc bardzo korzystną szansą dla zbawienia ludzkości warunki sprzyjające zbawieniu są trzecim składnikiem sposobności zbawienia, a powyższe cytaty dowodzą, że przeznaczone są one dla niezbawionych zmarłych ze świata. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.